Hej, witamy w podcaście Pick Please. To Łukasz Wojciechowski, gitarzysta. Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy. Pick Please. Cześć, tu podcast Pick Please w składzie Łukasz Wojciechowski, muzyk gitarzysta i przyszły basista oraz mój dzielny przyjaciel. Jakub Polawka, koncertoholik, witam wszystkich. W poprzednim odcinku mówiliśmy o relacjach znanych muzyków z rodzicami i zaprezentowaliśmy trochę tych takich pokrzepiających, inspirujących historii. Tak, więc tych pozytywnych historii było sporo, a teraz będzie sporo takich mniej przyjemnych. Czasami wręcz powiedziałbym, że bardzo dziwnych, a ta pierwsza historia jest naprawdę bardzo dziwna, ponieważ dziwną osobą był ojciec Wilsonów z Beach Boys, bo oczywiście Beach Boys to był zespół, gdzie było aż trzech braci Wilson, Dennis, Carl i Brian, no i ich ojciec był sprzedawcą, ale aspirował też do bycia muzykiem, ponoć bawił się songwritingiem, bardzo chciał odnieść sukces, co mu się nigdy nie udało, no i gdzieś przez niego bracia Wilson zetknęli się z muzyką i tak naprawdę to trochę on ich ukierunkował na bycie muzykami, ale ich wspomnienia z nim związane są raczej negatywne niż pozytywne, ponieważ Mary Wilson, tak właśnie nazywał się ich ojciec, był bardzo, bardzo okrutny wobec nich, do tego stopnia, że dochodziło tam do regularnych okaleczeń. Ponoć te okaliczenia były dość duże. Brian Wilson swojego ojca wini dzisiaj za fakt, że jest przygłuchawy na jedno ucho. Czytałem opinię, że nie do końca wiadomo, ponieważ Brian Wilson ponoć też się wdał w jakąś bójkę z sąsiadem i być może to to jest główną przyczyną tej przygłuchoty, ale też słyszałem, że być może tam sprawa, że coś miał z migdałkami. W każdym bądź razie sam Brian Wilson wini za to swojego ojca, Natomiast ojciec Wilsonów miał różne dziwne kary, które stosował, poza tymi oczywiście bardzo brutalnymi i cielesnymi. To jedną z nich był fakt, że miał szklane oko, które wyjmował i kazał im się patrzeć w tą dziurę, która zostawała po tym wyjętym oku. Ja nie jestem w stanie tego pojąć, nie wiem o co w tym chodziło. To trzeba mieć naprawdę coś nierówno pod kopułą. Nie wiem w jaki sposób miało to być chrześcijańskie, bo z tego co właśnie tutaj widzę, to chrześcijaninem był ojciec Wilsonów. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że tutaj wiem, że Dennis Wilson bodajże mówił, że jego ojciec był po prostu dupkiem. No także tutaj są bracia dość zgodni, jeśli chodzi o swoje przeżycia związane z dzieciństwem. Ponieważ Brian dostawał największe lanie z nich wszystkich. Co zresztą okupił najprawdopodobniej swoimi późniejszymi problemami psychicznymi, uzależnieniami, tym faktem, że dostał schizofrenii, którą ma zresztą leczoną chyba nawet do dziś, powiem, że przez specjalistów był gdzieś tam prowadzony, przez jakiś czas był w zakładzie psychiatrycznym. Zresztą historia Branu Wilsona to chyba jest historia na kiedyś oddzielny w ogóle odcinek i płycie Smile, która jest taka legendarna i powstawała przez dziesiątki lat. Chcesz mi powiedzieć, że ktoś nagrywał płyt tak samo długo jak Chinese Demokracji? Dłużej. Już ty. Tak, a ze względu na schizofrenię tam dochodziło do jakichś takich dziwnych rzeczy, że on uważał, że FBI go podsłuchuje, bo chcą usłyszeć, co on tam tworzy. Szanuję. Taki spoiler, trochę kiedyś o tej płycie powiemy, bo to jest bardzo ciekawe. Więc tutaj no, jakichś dokładnych opisów cielesnych kar stosowanych przez Murraya Wilsona nie będę przytaczał, bo raczej nie chcemy się tutaj wdawać w aż takie mroczne odmęty. Łukasz, ty masz może coś mniej mrocznego, chociaż odrobinę. Tak. Mama Johnny Mitchell nie chciała, żeby córka sobie kupiła gitarę. To chyba się nie, nie da porównać z okiem. Ulicowała. Z po szklanym oku? Tak, tak. Mama Johnny Mitchell uważała, że nie ma sensu, żeby Johnny, jej córka, legenda oczywiście, o której opowiadaliśmy przy okazji płyty Blue, kupowała sobie gitarę. No zasadniczo szkoda fatygi i. W ogóle daj spokój córeczko. No ale Johnny była bardzo uparta w dobrym tego słowa znaczeniu i bardzo chciała grać na jakimś instrumencie, więc odłożyła sobie 36 dolarów pracując i kupiła sobie barytonowe ukulele. No i nagle się zorientowała, że grając folkowe piosenki i mając te ukulele, można nawet trochę zarobić i reszta już jest historią. Nauczyła się grać na tym instrumencie. W ogóle wzięła jakąś książkę z akordami Pita. Sigera, do it yourself, manual, czyli takie zrób to sam. No i tak sobie grała w kawiarni. A argumentacja mamy była taka, nie, bo sobie kupisz i to rzucisz i przestaniesz grać. No, no na szczęście Johnny Mitchell uznała, że nie jest to przeszkoda, tylko co najwyżej jest to sprawdzenie, czy rzeczywiście jest tak na serio. No i sobie poradziło. No i wyszło na, na dobre. Więc szklanego oka nie ma, ale mama, która stydziła, że nie da córce na gitarę, taka sytuacja a mój tata się też kupił słuchaj ukulele i gra na tym instrumencie i my jako podcast bardzo szanujemy takie postawy, zakupy i trzymamy kciuki za wszystkie przyszłe gwiazdy muzyki dobra, Kuba, znowu tata znowu tata, tak, a tym razem Frediego Merkurego, chociaż tutaj ta sytuacja nie jest aż tak bardzo negatywna bo gdzieś tam te wsparcie ostatecznie tej rodziny Freddy Mercury jednak miał Choć ta relacja była trudna. Wszyscy oczywiście kojarzymy tę scenę z tego filmu fabularnego Bohemian Rhapsody, jak Freddie Mercury mówi, że nie będzie się nazywał już Farok Bulsara, czyli tak jak się rzeczywiście nazywał, tylko będzie nazywał się teraz Freddie Mercury, no bo to bardziej pasuje do tego bycia jego rokowcem, i ten ojciec w tym filmie mówi na niego co, a już twoje prawdziwe nazwisko jest dla ciebie co, niedostatecznie dobre, tak? No tutaj rzeczywiście trochę tych napięć pomiędzy Fredim Merkurem a jego ojcem było. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że oczywiście rodzina Merkurego to byli imigranci, którzy trafili do Wielkiej Brytanii. Dwukrotnie chyba, nie? Dokładnie dwukrotni, bo oni zasadniczo byli Hindusami, którzy wyemigrowali do Zanzibaru, gdzie zresztą Freddy był urodzony. I z tego Zanzibaru, ze względu na tam jakąś rewolucję na Zanzibarze i przez to, że Zanzibar gdzieś tam się wyrwał z tych kolonialnych okowów, to byli zmuszeni wraz z młodym Fredim wyjechać do Wielkiej Brytanii. A rodzice Frediego Merkurego byli wyznawcami takiej bardzo dziwnej religii, która jest mało popularna i nazywa się Zaratusztrianizm. To jest religia, która w swojej historii sięga tych wierzeń babilońskich. To jest naprawdę religia, która praktycznie jest niezmieniona od tysięcy lat. I z tych wyznawców tej religii bardzo mało w dzisiejszych czasach. Źródła tej religii obecnie znajdowałyby się oczywiście gdzieś tam w Iranie, Iraku, Azerbejdżanie. To była oficjalna religia Persów, nie? To była oficjalna religia Persów i mówię, to jest bardzo dziwna sprawa, że w ogóle do dziś znajdują się ludzie, którzy wierzą w tą religię, no ale w każdym razie właśnie takimi ludźmi byli rodzice Frediego Markurego. I przez to, że oni byli bardzo religijni, to nie potrafili za bardzo zrozumieć tych ekscesów i tego dziwnego zachowania, no bo Freddy trzeba powiedzieć, no był specyficzny, nawet na dzisiejsze czasy można by powiedzieć, że był taki ekscentryczny. A co dopiero jeśli ktoś jest wyznawcą jakiejś prehistorycznej religii, no i gdzieś tam dochodziło do jakichś napięć pomiędzy nimi. Zresztą Sam Freddie Mercury się uparł i na Zanzibarze chodził w ogóle do katolickiej szkoły, pomimo tego, że jego rodzice wyznawali kompletnie inną religię. No i w każdym bądź razie dochodziło tam do jakichś takich regularnych napięć. Choć pomimo tego, że gdzieś tam niektóre zachowania były mu wypominane, to trzeba powiedzieć, że rodzice jednak jakoś tak strasznych przeszkód mu nie robili, i do tego stopnia, że gdzieś tam jakiś kontakt między sobą mieli, czasami oni zresztą trafiali na jego koncerty, i Freddy miał taką dziwną manierę, z tego co wiem, że jeśli grany był koncert, na który przyszła albo mama, albo oboje rodziców Frediego, to Freddy lubił dowalać do palnika trochę więcej i wrzucał więcej przekleństw i w ogóle próbował być bardziej obsceniczny. I Brian May się wypowiadał, że zasadniczo no nie wiadomo było tak naprawdę po co to robi i dlaczego, ale gdzieś tam jakby trochę robiąc inna bzdury, można by powiedzieć. Ale z tego co wiem, nie powiedział im o swojej chorobie na AIDS. Oni się dowiedzieli gdzieś tam z mediów, ponad jakieś wsparcie mu tam udzielili odnośnie tego. I podobno mama Frediego Merkurego, czyli Jer. Bulsara za każdym razem, kiedy Freddy się zapowiadał, no to gdzieś tam czekała na niego z herbatą do porozmawiania, no a oboje rodziców zresztą zmarło po Freddie Mercury. No i w każdym razie to taka relacja, no gdzieś tam powiedziałbym, że może bardziej ambiwalentna niż negatywna, ale na pewno jakiegoś większego wsparcia takiego rodzinnego w swoim rozwoju muzycznym Freddy nie dostał. Tak, ale w ogóle Freddy Mercury jest taki troszeczkę, można by powiedzieć. Balansował między takim odcięciem się od tego, a jednocześnie no, pozostaniu przy tych korzeniach. Mam na myśli sytuację, że on miał chyba pogrzeb w ogóle w porządku tej religii, więc tutaj był lojalny wobec zaratusztrianizmu. Tak, on ponoć tę religię bardzo szanował. To tylko kwestia było tego, że gdzieś mu nie po drodze było z tymi wierzeniami, no przez to, że był muzykiem rokowym i tak dalej, ale rzeczywiście gdzieś tam szacunek do tego miał i są takie w ogóle hipotezy, że te imię zmienił właśnie po to, żeby nie robić jakby takiego blamarzu i obciachu tym rodzicom. Tak, natomiast w filmie jest ta scena, odwołanie się do tego takiego jakby powiedzenia o tej Maksymy, dobre czyny, dobre słowa i dobre myśli, prawda? I to w rzeczywistości chyba jest fundament tej religii. Jest to zresztą bardzo mądre takie stwierdzenie, muszę powiedzieć. To też nie jest z tego, co czytałem, takie na wyrost, na potrzeby filmu sfabrykowane, że właściwie to jest taka główna mantra tej religii. Powiedzmy to wszyscy razem: Zaratustrianizmu. Tak. Można sobie język połamać. Nie no, tak. Król Karol był Zaratustrianinem. Tak. No więc takie, <laughs> tak, takie, taka sytuacja. Dobrze, no to wracamy do hardkoru <laughs> Po ojcu Gleasonu przyszedł moment na kolejnego tatę, który był po prostu odstrzelony i stracił kontakt z bazą, jeśli chodzi o sposób wychowywania swojego dziecka. No, jeśli Nikolo Paganini był posądzany kontakty z diabłem, no to Niccolo powinien powinien Nie, no, tata to tata. Zasadniczo, że to, to dotyczyło oczywiście podejrzeń fanów Kollo Paganiniego, czyli legendarnego skrzypka, skąd wziął swój talent. Czyli pewnie sprzedał duszę diabłu jak Robert Johnson, no to nie. Mam na myśli tatę z piekła, czyli Antonio Paganiniego, który wychowywał swojego syna, który został potem skrzypkiem, jest to najbardziej znanym wirtuozem tego instrumentu w historii. Szanowni Państwo, Nikola urodził się w Gedui w październiku 1782 roku był trzecim z sześciorga dzieci Antonio i Teresy Paganini. Kim był ów Antonio, ojciec Nikolo, To był koleś, który pracował na dokach. Za dnia też zajmował się różnymi pracami i to wszystko robił po to, żeby móc grać na mandolinie i też przy okazji tym zarabiać. On zasadniczo, można powiedzieć, że był tym muzykiem i kochał swój instrument. No ale odkrył, że jego syn to ma dopiero talent więc stwierdził, że będzie go jakby prowadził, odpowiadał za ten jego muzyczny rozwój, no więc kazał mu ćwiczyć, ale to jest trochę tak mało powiedziane, że on mu kazał ćwiczyć, bo Nikolo został z szybkim wieku 7 lat, bo się wtedy już przeżycił z tej mandoliny, no i cóż, musiał grać te 15 godzin dziennie. Gdzieś tam są jego wypowiedzi. W zasadzie nie musiałem tak ciężko ćwiczyć, bo ja naprawdę kochałem swój instrument. No ale okej, okay. grał te 15 godzin dziennie, doskonalił swój kurs artystyczny, więc wynalazł tam zupełnie nowe techniki, sposoby grania na skrzypcach. Natomiast ojciec bardzo pilnował tego, żeby syn z odpowiednim entuzjazmem podchodził do tych ćwiczeń. Chodziły legendy, że ojciec siedział w domu, a jego syn miał przywiązaną, jakby rękę, dłoń na wysokości łokcia do drzwi. I to była ta ręka, w której on dzierżył smyczek. Smyczkiem się oczywiście macha, tak w górę i w dół, więc automatycznie ten łokieć musi pracować, musi tak chodzić od góry do dołu. No a jego łokieć, ręka była przywiązana do klamki drzwi, więc jeśli drzwi nie klaskały, no to Antonio wstawał i spuszczał manto swojemu dziecku, albo stosował inne kary, bo jak tutaj mam zapisane, jeśli Nikolo nie wykazywał wystarczającego entuzjazmu, no to nie jadł i nie mógł pić. No w suchym pysku zasuwa. No więc tak, no, zasadniczo 15 godzin grania bez jedzenia i bez picia to nie jest raczej dobra recepta na zdrowy rozwój, tym bardziej, że Nikola po prostu podupadł na zdrowiu i się nigdy nie podniósł z tego stanu. No do tego stopnia, że w wieku 16 lat w zasadzie był uzależniony od alkoholu no i generalnie miał potężne problemy natury psychologicznej. Dziś znalazłem taki fragment, że miał joba. Grał na pogrzebie, ale coś mu odpaliło i zagrał 20-minutowe solo na skrzypcach koncertowych. <śm> znaczy, ja to szanuję w sumie, ale no. Zgromadzeni byli troszeczkę zszokowani. Wiesz co, ja sobie tak wyobrażam, jakby na <laughs> Grateful Dead miał grać kogoś na tym na pogrzebie. Zapraszasz Grateful i oni lecą Darkstara na 35 minut. Tak, no i tak zasadniczo, wiesz, no nie, wiesz już pochowany, już wszyscy w ogóle się zminęli, a ten jest samym środku. Znaczy, jeszcze chodzą te słuchy, że on tam w ogóle grał, na końcu tam zrywał te strudy i grał na jednej czy dwóch totalnie kosmitne sola. Zasadniczo, no, upaw musiał być tam, no, po pachy czasami z nim, natomiast no jest to oczywiście dramatyczna historia, bo Nicolò Paganini uchodzi za pierwszą taką gwiazdę no, rock'n'rolla. Podarte tam spodnie i tego typu klimaty, więc on tak trochę był postrzegany przez publikę no jako taki totalny freak, więc posądzali go te kontakty z diabłem, natomiast zasadniczo Nicolò Paganini to był sex, drugs and violin. Dobra. Z Paganinim tak, a ja mam też historię, która się dziwnie... Rozwijała. Ale masz chyba mamę, nie? Mam mamę, ale powiem ci, że nie wiem, czy mam mamę, bo przy tej historii to ja mam wątpliwość, czy to można w ogóle nazwać jakąkolwiek matczyną, miłością. Clapton, o którym zresztą niedawno był cały wielki, długi odcinek, ale tej historii nie przytaczaliśmy. Clapton był synem pani, która nazywa się Pat Clapton. Była to, powiedzmy sobie to szczerze, wpadka. Mama Claptona miała gdzieś jakąś taką jednonocną przygodę z kanadyjskim żołnierzem, który momentalnie się gdzieś tam zabrał i w ogóle wyjechał dalej. No i zasadniczo miała ona wtedy kilkanaście lat, jak jej się to przydarzyło, bodajże szesnaście, no i nie za bardzo było wiadomo, co z tym fantem zrobić, więc wpadła na świetny pomysł, że... Swojej własnej matce odda klaptona pod opiekę i będzie mówiła, że jest siostrą klaptona, dużo starszą po prostu. No i w pewnym momencie, na samym początku, bo klapton chyba miał dwa lata wtedy, jego matka wyemigrowała do Kanady, właśnie i przez dłuższy czas nie wracała, a babcia podtrzymywała to kłamstwo, że on jest jej synem, a to jest jego siostra, która wyjechała. No ale w pewnym momencie Pat Clapton wróciła z Kanady ze swoim nowym. Partnerem oraz dwójką nowych dzieci. No i gdzieś tam ta informacja oczywiście już wypłynęła, że tak naprawdę Clapton jest jej synem, a nie babci zasadniczo jego. No i kiedy pad wróciła, Clapton, taki bardzo młody, kilkuletni, nie wiem, 9 lat może, czy coś w tym stylu, przychodzi do niej i mówi: Mamo, no to mogę ci już teraz nazywać mamą, i tak dalej. I ona na to mówi. Nie, po prostu ja nie jestem zainteresowana w ogóle Tobą i tym wszystkim tutaj. Nie masz do mnie mówić, Mamo, Twoja mama to jest moja mama, czyli Twoja babcia i tak ma zostać. No i Clapton to bardzo mocno przeżył wewnętrznie. To takie widmo gdzieś tam na jego życie rzuciło i te jego późniejsze narkotykowe i alkoholowe ekscesy, i te jego przedmiotowe traktowanie kobiet, i te nadużycia, których on tam się wobec nich dopuszczał, no to rzeczywiście prawdopodobnie miały gdzieś swoje źródło w tej sytuacji i w tym jego trudnym dzieciństwie. Bo z takim odrzuceniem przez rodzoną matkę, myślę, że ciężko jest się z czymś takim pogodzić. Więc tyle odnośnie dość smutnej i w sumie dziwnej sytuacji, którą przeżył Clapton. Łukasz, co ty masz? Ja nie wiedziałem w ogóle o tym, że Eryk miał takiego rodzica i że przeszedł co przeszedł. To nie, żebym usprawiedliwiał legendę gitary, jeśli chodzi o jego późniejsze zachowanie, natomiast to dużo tłumaczy z takim bagażem to nie dziwię się, że on tam trochę musiał sobie poukładać w głowie pewne rzeczy i przejść swoją drogę. Ja mam historię dwóch panów, ojca i syna, Tima i Jeffa, która jest historią bólu relacji, która nigdy się nie zaczęła. No zasadniczo to jest historia, że ja nie mogę. Czytałem materiały i nie mogłem uwierzyć, bo to jest dopiero materiał na film. Tim Buckley był zapomnianym songwriterem. To znaczy był bardzo szanowany, on pisał świetne teksty, miał bardzo ciekawe kawałki. Tworzył w latach 70 natomiast to jest taka kariera, która zdecydowanie mogła umknąć. A jego syn Jeff Buckley, no to będę też, ale już o Jeffie wszyscy słyszeli, bo zaśpiewał taki numer Donalda Coena, Halleluja. I ta najbardziej znana wersja to jest jego. No i cóż, Tim będąc ojcem Jeffa, no nie był rodzicem wymarzonym, to znaczy on po prostu zostawił mamę Jeffa Buckley'a, kiedy ta była jeszcze w ciąży. W ogóle nie było go w trakcie porodu, nie było go nigdzie obok. On poznał notabene Jeffa niedługo przed swoją śmiercią. Jeff miał wtedy 8 lat, Tim miał 28. To był 75 rok, kiedy Tim Buckley zmarł na skutek przedawkowania narkotyków. Ta decyzja o pozostawieniu swojego dziecka i jego mamy. W zasadzie, no, cały czas na nim ciążyła. To troszeczkę jak z Johnny Mitchell oczywiście zupełnie inny kaliber, ale kiedy Johnny dała swoje dziecko do adopcji, to zawsze musiała to nosić gdzieś tam w sobie, ten ból. I myślę, że Tim Buckley, oczywiście podejrzewam, miał dosyć podobnie. Tak czy inaczej, poznał swojego syna na krótko przed śmiercią. No, i w rzeczywistości, kiedy Tim Buckley zmarł, zarówno Jeff, jak i jego mama nie byli zaproszeni na pogrzeb. I ten brak zaproszenia, no, to też się ciągnęło bardzo za Jeffem. Można powiedzieć, że ten brak relacji między synem a ojcem znalazł odzwierciedlenie. W tej płycie Jeffa Buckleya, bo Jeff wydał tylko jedną taką studyjną płytę. Nazywa się Grace, czyli łaska. I ta świadomość, przeświadczenie, to piętno braku taty niezaznania tej miłości ojcowskiej jest obecna też w twórczości Jeffa Buckleya. Mało tego, jest taka no, historia. Nie ma nigdzie żadnych nagrań, no więc można powiedzieć, że to jest takie opowiadane przez teoretycznie naocznych świadków kolejnym osobom. Młody Jeff Buckley zagrał w 1991 roku w jakimś kościele w Bruklinie, kawałek swojego i never asked to be your mountain. I legenda głosi, że Jeff, który był oczywiście wtedy jeszcze młody, zagrał to na gitarze i śpiewał, i mu poszła struna na gitarze, zerwała się. I on cały ten numer dokończyła kapella tylko i wyłącznie ze swoim głosem. Jest to tak wymowne odnośnie tego, co potem nastąpiło, bo zarówno. Tim odszedł przedwcześnie, przedawkował narkotyki, a Jeff Buckley się utopił. Więc to jest taka tragiczna historia miłości, która nigdy nie miała miejsca w rzeczywistości: bólu, który nosiło dwóch w zasadzie, chłopaków, i gdzieś znajdujemy jeszcze takie jedno fajne stanie, że oni uciekali w tą muzykę, bo ta muzyka była takim niebem, ukojeniem dla ich dusz, nie uratowała ich finalnie. Natomiast jest to jedna z najbardziej rozbrajających historii muzycznych, jakie kiedykolwiek słyszałem. Tim Buckley i Jeff Buckley. No to ja aż tak tragicznej historii mieć nie będę. Mam historię też dziwną, bo matka Prince'a brała i kradła jego pieniądze, żeby imprezować. I to w ogóle jest taka dziwna akcja jakaś też, bo rodzice Prince'a oboje byli muzykami, zresztą poznali się gdzieś tam w trasie koncertowej. Jego ojciec był pianistą, jego matka była piosenkarką jazzową No i gdzieś tam ich los się zetknął, oni się wcale zakochali Mieli właśnie potomstwo w postaci princa Natomiast w rodzinie za dobrze się tam nie działo Oni się dość sporo kłócili, zresztą jego matka była takim typem imprezowicza W momencie regularnie w ogóle wychodziła gdzieś na jakieś posiadówki, imprezy Pieniądze, które miały być na jedzenie, przeznaczała na swoje ekscesy do tego stopnia, że rzeczywiście nawet jeśli Princ jakieś pieniądze miał, to ona gdzieś się skradała do niego do pokoju i mu je podprowadzała, jak princ się o nie upominał, to dostawał jakieś kary. Ale pomimo tych wydarzeń i pomimo tego, że gdzieś tam ci rodzice się w miarę wcześniej rozwiedli, to Prince aż tak bardzo źle swojej mamy nie wspomina, gdzieś tam z takich wspomnień zasadniczych ma, że mama ponoć jakieś takie porozumiewawcze mrugnięcia do niego wysyłała. W momencie, kiedy na przykład gdzieś tam była jakaś rozmowa rodziców czy coś, to ona próbowała się jakby tak oderwać od tej rzeczywistości, którą była tak średnio zainteresowana i gdzieś tak po prostu spoglądając na Prince, ona takie porozumiewawcze mrugnięcia mu wysyłała. A sam Prince bodajże w wieku lat 12 podjął decyzję, że woli jednak mieszkać. Ze swoim ojcem niż ze swoją matką. Ona znalazła sobie jakiegoś innego partnera. Prince wolał mieszkać z ojcem. Mówi, że to była bardzo dobra decyzja i mile wspomina później mieszkanie z tatą. I do tego wszystkiego mówi, że wydaje mu się, że zasadniczym powodem, dla którego rodzice się rozwiedli, był fakt, że ojciec princa muzykę traktował bardzo na serio. No a mama princa to był raczej taki lekko duch. Czy to znaczy, że ja teraz przychodzę do mamy Eltona Johna? Tak człowieku, to zapnij pas. Czy ty znasz te story? Nie. Ja płaczę. I ty też będziesz płakać, a nasi słuchacze po prostu spadną z krzeseł, więc jeśli ktoś prowadzi samochód, to zjedźcie na bok, bo będzie naprawdę gęsto. No to słuchaj, szanowni państwo, Kubuś, Sheila, mama Eltona Johna, była bardzo mocno skłócona ze swoim synem i vice versa, ale zakopali to pur wojenny w 2017 roku, no ale 10 lat było ostrej batalii. I teraz uwaga, Elton John wziął ślub z Davidem Forniczem, który był jego partnerem, prawda, w 2005 roku. No i zaczęły się schody. W ogóle zaczęło się od tego, że znalazłem zdanie, które mówi, że wyszedłeś za mąż, za to coś. No, <grym> ale jak spojrzałem. W treść tego artykułu i tak postępowałem temat to nie jest takie proste, że mamie nie podobał się nowy partner Eltona Johna czy coś w tym stylu. Nie, 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 to jest duży skrót myślowy. Ale zacznę od prawdziwej bomby. Sila powiedziała w jakimś wywiadzie, tudzież w prasie, że zasadniczo była zaproszona na ślub, wszystko przebiegło dobrze, ale powiedziano jej, że nie może się pojawiać na zdjęciach, ponieważ odmówiła noszenia kapelusza. Powiedziała, że nie założy kapelusza. Aha, no to nie będziesz na zdjęciach. <laughs> I to już było takie, wiesz, jak zabójstwo Ferdynanda wywołał wojnę światową, to strzelam, że to był właśnie ten trigger. No bo jak ona powiedziała, to nie poszło za dobrze, no bo... Bo nie miała kapelusza. No nie miała kapelusza, a to miało być wesele roku. No i ten brak kapelusza by wszystko zepsuł. No więc zasadniczo wszystko rozbija się teoretycznie o władzę nad Eltonem, ponieważ Sheila uważała, że David chce po prostu zagarnąć jej syna całego dla siebie i mieć wpływ na zbyt dużą ilość rzeczy. A były takie dwie osoby. Bob Haley, John Reed, przyjaciele rodziny, Bob Haley przez 30 lat związany z Eltonem Johnem zawodowo, bo on tam wspomagał jego karierę, John był z kolei menedżerem i jak się mówiło to się jego kochankiem w pewnym momencie, zasadniczo bliskie osoby, no i ów panowie mieli być wykreśleni, no i Sheila podejrzewała, że jest to dzieło właśnie Davida, nowego partnera Eltona Johna i że to jest skandal, zatem... Poszedł konflikt na całego. Elton powiedział, wywiać takie zdanie, no dosyć wymowne. Nie jest tak, że ja nienawidzę swojej mamy Ja po prostu nie chcę jej w swoim życiu No więc zasadniczo działo się i działo Ale w 2017 roku Tuż przed śmiercią Shili Elton pogodził się z mamą Wszystko wyglądało na to, że się dobrze skończy Natomiast to wcale nie było tak Tam jeszcze były niesamowite cyrki Związane właśnie z tym, że Shila zmieniła testament Dosłownie chwilę przed śmiercią I tak jakby mniej zapisała synowi No zasadniczo dymy, dymy I jeszcze raz dymy wszystko przez kapelusz. Gdyby tylko ubrała ten kapelusz, nie byłoby problemu. Można było tej tragedii całej uniknąć. A tak posypało się wszystko jak domek z kartów, z efekt domina i wielka wojna, batalia. Zasadniczo tak to jest. A ty masz Jamesa Hetfielda. Tak, ja mam tragedii, której dało się uniknąć, a o tym będzie na sam koniec. James Hetfield wokalista, gitarzysta Metaliki. O Metalice wspominaliśmy właśnie nawet teraz tutaj też przy okazji tych relacji o Cliffie Bartonie. A James Hetfield urodził się w rodzinie, która była bardzo religijna, ale nie w takim sensie, jak my to myślimy sobie tutaj w Europie, że mamy kościół katolicki czy protestancki. Tam w Stanach Zjednoczonych jest milion różnych dziwnych odmian i jego rodzice byli wyznawcami czegoś, co nazywało się kościół katolickiej nauki. W każdym razie to takie trochę sekciarskie było. No i jego rodzice byli ogromnymi przeciwnikami leczenia się u lekarzy. Jak dobrze wiemy, nie wychodzi to zazwyczaj takim ludziom na dobre, ale zacznijmy od tego, że w ogóle rodzice Jamesa byli z dwóch różnych totalnie światów. Bo jego mama była śpiewaczką operową, a jego ojciec był kierowcą ciężarówki. Zasadniczo łącznikiem pomiędzy rodzicami Hetfielda był właśnie fakt, że byli wyznawcami tego dziwnego czegoś. No i w każdym razie James Hatfield ponoć od najmłodszych lat bardzo kwestionował wiarę. No i w każdym razie James Headfield mówi, że bardzo zwątpił, kiedy podczas jednych ze spotkań kościelnych jakaś dziewczynka opowiadała że została uleczona, bo miała coś z ramieniem, ale Jezusa się modliła i Jezus ją uzdrowił. Ale James mówi, że no, te ramię absolutnie nie wyglądało, że było zdrowe. Wręcz odwrotnie, ona stała jakaś taka pokrzywiona. Te ramię gdzieś jej tam wisiało. No i James, jako trzeźwo myślący człowiek, poddawał takie rewelacje pod wątpliwość. No i w każdym bądź razie bardzo szybko się z tej wspólnoty wykręcił. Pewnego pięknego dnia jego ojciec w ogóle zniknął ich z życia, po prostu zabrał rzeczy, wyszedł i już nigdy więcej nie wrócił. Jego matka natomiast ukrywała przed nimi, że ma raka. Oczywiście nie leczyła go w żaden sposób, no bo nie mogła, bo takie były zasady tej wiary, którą oni wyznawali. No i w każdym razie w momencie, w którym James Hetfield był nastolatkiem, jego mama zmarła na raka, a James Hetfield trafił do swojego przyrodniego brata, który był od niego dużo starszy i od swoich nastoletnich lat mieszkał właśnie u swojego przyrodniego brata Davida. Ale to fajnie, że to doświadczenie nie wpłynęło na jego przyszłość, jeśli chodzi o muzykę. Z drugiej strony nie skończył tak źle jak Marley, prawda? W tym kontekście, że odmówił jakiegoś tam zabiegu ze względu na wierzenie. Dokładnie, bo James jakby się tej wiary wyrzekł no i nie wymyślał jakichś dziwnych rzeczy, bo Marley oczywiście jako wyznawca stuprocentowego rastafarianizmu Odmówił leczenia raka skóry, co spowodowało jego przedwczesną śmierć w wieku 36 lat. No a James nie, James trzeźwo myślał. Nie dał sobie jakichś dziwnych kitów powciskać. No i został legendą metalu. Dobrze. Ja mam Nikki Sixa na tapecie i jego relacje z mamą. W zasadzie brak tej relacji, już nie mówiąc jego ojcu. Nikki to legenda hard rocka, metalu. To jest. Ta postać, która stała za sterami Motley Crue, to był basista, znaczy jest w dalszym ciągu oczywiście legendarny tejże grupy rockowej. No i Niki no nie miał tego komfortu posiadania rodziców, którzy byli ze sobą i czuwali nad nim, ponieważ jego ojciec to bardzo szybko opuścił rodzinę, jak Niki miał 3 lata, a z kolei mama stwierdziła, że wychowywanie dziecka to jest zupełnie ponad jej siły. Stwierdziła, że nie, nie nadaje się do tego i już. Więc zostawiła Nikiego z dziadkami. I to na dobrą sprawę było jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć Sixa z całego dzieciństwa. Bo mieli przyjechać dziadkowie i się nim już potem zawsze opiekować, ale mama nawet na nich nie poczekała. Siadł do ciężarówki i jechała z jakimś typem, Niki został sam i musiał czekać na swoich dziadków. Dziadkowie go wychowywali. Potem nie miał relacji z mamą, a jeśli miał, to one były po prostu bardzo złe. To były fatalne przeżycia. Mama go krytykowała za wygląd, za tatuaże, za wszystko. A gdy Niki już był sławny i już był tym znanym basistą Motley Crue, to przypisywała sobie zasługi, że przecież ten cały jego ogień to jest taką dobrą sprawę jej zasługa przecież ona go urodziła. Nie mieli potem praktycznie zupełnie relacji. W 2015 roku Niki udzielił wywiadu, w którym powiedział, że jego mama jest chora, ale w ogóle nie był tym zainteresowany. No i kiedy jego mama już umierała, to Niki Six rozmawiał ze swoją siostrą. I powiedział, że w ogóle nie jedzie, żeby ją zobaczyć po raz ostatni. Na pogrzeb nie pojechał, bo nie ma za bardzo zbyt wiele wspólnego z nią i w zasadzie się odciął. A ty z kolei masz historię Kuba. Nawet nie wiem, jak to opisać. Zostawiliśmy tą najbardziej no, popieprzoną, bo już muszę to tak nazwać historię na sam koniec bo jest to historia genialnego wokalisty soulowego, związanego z tym całym kierunkiem muzyki Motown, Marvina Gay'a. Marvin Gay jest znany przede wszystkim przez swoje największe dwa hity: How Sweet It Is i Heard It Through the Grapevine. Te dwa numery myślę, że kojarzy każdy, może nie po tytule, a jeśli sobie puścicie gdzieś z YouTube'a, to myślę, że słyszał to każdy. Ziomek, ale let's get it on! Let's get it on to myślę, że nawet z tytułu będą kojarzyli absolutnie wszyscy. No a jego ojciec po raz kolejny był bardzo jakimś wierzącym człowiekiem, który pod przykryciem jakby wiary bardzo nieprzyjemnie i niemile traktował swoje dzieci. No, i właśnie Marvin Gaye wspominał, że jego ojciec był bardzo brutalny, bardzo surowy i gdzieś tam rzeczywiście wymierzał jakieś bardzo ciężkie kary i w ogóle gdzieś tam biczował te dzieci. No, straszne historie i straszne rzeczy się tam działy, ale nic nie przebije faktu, że Marvin Gaye gdzieś tam w pewnym momencie pewnie też związane to było właśnie z tymi ciężkimi przeżyciami w młodości, wpadł gdzieś tam w nałogi, no i stwierdził, że dobrym pomysłem byłoby, gdyby rzeczywiście może rodzice udzielili mu wsparcia, więc z powrotem wprowadził się do swoich rodziców. To był ogromny błąd, ponieważ Marvin Gay, kiedy trafił do tego swojego domu rodzinnego, no to znowu był świadkiem tego horroru, bo ci rodzice też się kłócili, ten jego ojciec znowu nadużywał swojego autorytetu jako głowa rodziny, no i pewnego feralnego dnia ci rodzice kłócili się gdzieś tam o jakieś sprawy związane z rachunkowością, no i ojciec wpadł do pokoju Marwina Gea, który akurat spał, Marwin go gdzieś tam upomniał kilkukrotnie, że ma wyjść, on tam czegoś szukał, gdzieś tam te napięcia mocno urosły, Marwin Gej wybuchł, zaczął gdzieś tam tego ojca bić i okładać, doszło do jakiejś szarpaniny, przepychanki, no i ten ojciec poszedł stamtąd, wrócił z pistoletem do tego pokoju i strzelił mu prosto w serce. No i zamordował po prostu swojego syna. Tak jak tam stał gdzieś później, oczywiście został momentalnie aresztowany i wypowiadał się, że rzeczywiście żałuje, że to był jakiś impuls i tak dalej. Ale powiem szczerze, że tak patrząc na historię tych rzeczy, których się dopuszczał tutaj na członkach pozostałych swojej rodziny, nie wydaje mi się, że to rzeczywiście jest tego kwestia. Myślę, że to była osoba mocno niezrównoważona. No i niestety Marvin Gaye został zamordowany w wieku lat 44. Nie mógł dalej, niestety, wypuszczać swojej przepięknej, wspaniałej muzyki. Jest to absolutny klasyk, jeśli chodzi o soul, jeśli chodzi o Mutown. No i tak przedwcześnie Marvin Gaye został z tego świata nam zabrany. Więc tak, no, to nasza ostatnia historia taka z najgorszym możliwym zakończeniem. Już nawet ja jestem zmęczony po prostu ilością brudu tak i negatywności tutaj która się wylewała. Tak natomiast jeśli chodzi o te historie związane z rodziną i wpływu rodziców na muzyków, to nie jest nasz ostatni odcinek, bo mamy jeszcze w planie jeden epizod, gdzie będziemy opowiadać o utworach, które są w tej samej właśnie tematyce. Natomiast zrobimy teraz jeszcze tydzień przerwy od tego i w przyszłym tygodniu będzie taki odcinek. Nie chcę do końca zdradzić o czym on jest, on będzie taki trochę specyficzny, artystyczny. Łukasza w nim nie będzie, znaczy Łukasz będzie, ale tylko w warstwie muzycznej. Ja natomiast opowiem o jednym z moich ulubionych albumów od strony bardziej poetyckiej, a nie muzycznej. Także zapraszamy w przyszłym tygodniu na ten odcinek. A my zachęcamy do dzielenia się przez was u nas na facebookowym fanpage'u jakimiś historyjkami związanymi z rodziną, z jakimiś negatywnymi historiami, które znacie innych muzyków, bo na pewno nie wspomnieliśmy o wszystkich rzeczach, jest tych historii sporo więcej, które można byłoby przytoczyć. My wybraliśmy te, ale może wy macie jakieś jeszcze, którymi chcielibyście się z nami jeszcze podzielić. No, właśnie, jest wśród naszych słuchaczy trochę muzyków, trochę pasjonatów muzyki i trochę jeszcze innych osób, ale na pewno rodzice odegrali jakąś ciekawą rolę w Waszym rozwoju, jeśli chodzi o pasję do dźwięków i właśnie do ewentualnego grania na instrumentach. No bo rodzice to jednak czasami potrafią super wesprzeć nas w naszych dążeniach. No więc tyle, tak? Tak, także to tyle z naszej strony w tym tygodniu i do usłyszenia za tydzień. Cześć, cześć. Thank you.